Na snookerowe emocje zaprasza sponsor programu PKN Orlen. Na program zaprasza sponsor firma Maestato, polski producent profesjonalnych stołów do bilarda i snookera. www.maestato.com. Chyba najlepsze warunki, w jakich kiedykolwiek były rozgrywane Mistrzostwa Polski. Oczy całego snookerowego świata zwrócone na jedno miasto. Po raz kolejny spotykamy się w Lublinie, żeby oglądać najlepszych z najlepszych. To jest siła tej niesamowitej techniki, dopracowanej wręcz do perfekcji przez Antoniego Kowalskiego. Żeby to Państwo widzicie, 13 punktów na stole, różnica 8. Na mecz, na tytuł. Cóż to był za finisz Konrada Juszczyszyna. Dzień dobry Państwu. 30 Orlen, 30 Mistrzostwa Polski w snookerze 2022. Mamy sponsora, mamy porządnego, dużego sponsora. Trzeba będzie się do tego przyzwyczaić, żeby też wymawiać właśnie markę. Witam serdecznie. Piotr Garboniński. Zapraszam na wiele godzin ze snookerem, które wspólnie razem spędzimy i mam nadzieję, że nie tylko w moim towarzystwie, ale przede wszystkim w towarzystwie najlepszych polskich snookerzystów, a także no, prędzej czy później ktoś tutaj do mnie dołączy. Cóż, ta zajawka, którą widzieliśmy przed momentem, no, zwiastuje nam bardzo duże emocje. To były głównie fragmenty finałów sprzed roku, sprzed dwóch lat, które mieliśmy przyjemność oglądać na antenie TVP Sport. No tam nie brakowało niczego praktycznie. Działo się naprawdę bardzo dużo. Mamy nadzieję, że przez cały ten turniej tych emocji, na których nam naprawdę najbardziej zależy, nie zabraknie. Tym bardziej, że wszyscy zawodnicy mogą być mega zmotywowani. Jest sponsor, jest kasa, krótko mówiąc. 10 tysięcy złotych to za zwycięstwo w całym turnieju, 14 700 zł za ewentualny maksymalny break, który też, no cóż, miejmy nadzieję, że się pojawi. Dlaczego by nie? Troszkę wstępu, tu już 3 punkty na koncie Tomka Skalskiego. Tomka, który otrzymał dziką kartę, powraca do polskiego snookera. Z tego, co sam mówi, to raczej nie tylko na Mistrzostwa Polski, ale też w troszeczkę szerszym wymiarze będzie się pojawiał na turniejach. Kto wie, może dostanie dziką kartę do top 16 na przyszły sezon. Zobaczymy. Już raz był w takiej sytuacji, wtedy dzikiej karty nie otrzymał i musiał przejść przez wszystkie szczeble, aby dostać się do topa. A teraz jest ta furtka, która właśnie ma, która jakby daje możliwość wręczenia dzikiej karty zawodnikowi, aby właśnie ci o tym lepszym poziomie niekoniecznie musieli przechodzić przez te wszystkie szczeble, czyli PORS, potem pierwsza liga, no i potem top 16. Już widzimy małe niedogodności, tutaj będą się zawodnicy, sędziowie troszeczkę mijać, nie ma za dużo miejsca koło stołów. Ale miejmy nadzieję, że nie będą to częste sytuacje. Gramy modusem lepszy z 7, czyli innymi słowy do 4 wygranych frame'ów. Od razu może uprzedzę pytania, bo ich pojawia się jakoś nader dużo tym razem. Można przyjść tutaj do klubu i obserwować zawodników na żywo. Jeśli chodzi o miejsca, w zasadzie o transmisję, która będzie w TVP Sport w niedzielę, czyli faza półfinałowa i finał, no tam miejsca dla publiczności niestety nie ma, więc pozostaje tylko śledzić przed telewizorami.
na stronach TVP, półfinały i oczywiście już na otwartej antenie TVP Sport, finał. Teoretycznie ze względu na specyfikę gry Tomka Skalskiego może to być dosyć szybki mecz, o ile otrzyma dogodną okazję do wbijania. Tomek w snookera nie grał w Polsce, co nie znaczy, że nie grał w ogóle. Absolutnie nie. Grywał i sparował w Belgii u siebie. Także tak zupełnie odsunięty od gry nie jest. To jest jeden z tych zawodników, który bez problemu jest w stanie wbić 100-punktowego breaka. Mamy dwie transmisje. Teraz akurat mamy na widoku stół numer 3, a także jest ze stołu numer 5. Wszystkie linki na stronie 147.pl, a konkretnie też na kanale YouTube'owym Dariusza Gorala. Tam możecie szukać transmisji na żywo. Można się tylko zastanawiać, czy jednak ten dodatkowy aspekt finansowy, jaki się pojawił w tym roku, będzie bardziej determinował zawodników. Już nie mówię o samych atakach na maksymalnego breaka, chociaż mam nadzieję, że tych też będzie wyjątkowo dużo. Natomiast czy samo dążenie do wygranej tytułu mistrzowskiego Przepraszamy, mamy problem techniczny, ale już jest wszystko ok. Okazuje się, że transmisja nie była wystartowana na sąsiednim stole, ale już teraz już powinna się pojawić. O, i spory błąd. Tomkowi dużo nie potrzeba, żeby wystartować.
można by rzec niemalże, że praktycznie cały czas jest w uderzeniu. Wicemistrz Belgii w 2015 roku. Mistrz Polski zresztą, nasz tutaj, w 2016 z kolei. Razem z Mateuszem Baranowskim, wicemistrz Europy drużynowy w 2019 roku. Tych sukcesów ma jeszcze na koncie troszkę więcej. Dobra, już tutaj zerkam, wszystko nam działa, więc można w pełni skupić się na tej w naszym przypadku jednej transmisji. Dwie godziny przewidziane na jedną sesję. Może być trochę mało, także spodziewamy się delikatnych opóźnień, ale tacy zawodnicy właśnie jak Tomek Skalski, czy też Rafał Górecki, który również pojawi się na naszych ekranach w sesji o godzinie bodajże 16, jeśli pamięć mnie nie myli, no to oni mogą troszeczkę nam ten czas nadgonić. A no właśnie, już tutaj od sędziego głównego dostałem całą rozpiskę, kto, kiedy. Bardzo dobrze, gdzieś tam się przyda po drodze. Wszystko zaplanowane. Mamy dostępny live scoring oczywiście z pozostałych stołów, bo gra ich 6 na snooker.pl. Tam jest klik do live scoringu i można podglądać wyniki z pozostałych spotkań, które aktualnie są rozgrywane. No tutaj powoli trzeba sobie, w zasadzie konkretnie trzeba sobie zadać pytanie, nie kto wygra tego pierwszego frame'a już, tylko jak mocno uda się wyśrubować to podejście. Snooker.pl oprócz live scoringu jest także, są wypisane wszystkie grupy, później będzie też oczywiście faza pucharowa, wszystkie wyniki są tam dostępne. Natomiast z kolei na 147.pl jesteśmy nie tylko z transmisją na żywo, ale także będą się tam pojawiały wszystkie mecze, które zostały już rozegrane, więc serdecznie zapraszam. Wszystko łatwe, intuicyjne, szybko można znaleźć to, co Państwa interesuje. No, takie zagrania wbrew pozorom zazwyczaj, chociaż jak widać nie zawsze Tomkowi wychodzą. ...53, tyle na dzień dobry, ojojoj. A gdzieś jeszcze Daniel niedogrzany. Na szczęście te mecze na troszkę dłuższym dystansie, więc będzie miał trochę czasu, aby oswoić się troszkę z warunkami, ze stołami, z suknami. One wymienione przed rozpoczęciem turnieju, że można powiedzieć nówki sztuki nieśmigane. No i tak jak powiedziałem, tego pierwszego frame'a szybciutko możemy zapisać już na konto Tomka Skalskiego.
cały czas widać, że zachowuje tą płynność gry i szybkość, jaką imponował bardzo często. Zwłaszcza kiedy frame już jest wygrany, to można sobie na ludzie powbijać i właśnie jeszcze się dogrzać, czyli to, czego bardziej potrzebowałby Daniel Holojda, teraz robi Tomek Skalski. Ciekawie też dzieje się na stole sąsiednim, ale o tym za chwilę. Na snukerowe emocje zaprasza sponsor programu PKN Orlen. Na program zaprasza sponsor firma Maestato, polski producent profesjonalnych stołów do bilarda i snukera. www.maestato.com. Szybciutko, Tomek Skalski rozpoczyna frame'a numer 2. Paweł Rogoza tymczasem na stole sąsiednim praktycznie równocześnie skończyła się tam pierwsza partia. Wbił 59 w jednym podejściu. Jak na Mistrzostwa Polski przystało, poziom musi być. Trzeba śrubować te rekordy, walczyć także o to, aby pobić swoje osiągnięcia, jeśli chodzi o breaki turniejowe. A na przykład oglądany tutaj Tomek Skalski 147 break turniejowy posiada. W Mistrzostwach Belgii z 2016 roku osiągnięcie. Natomiast co do Daniela Holojdy, bo o nim w sumie jeszcze za dużo nie wspomnieliśmy. Chociażby dziewiąte miejsce w Mistrzostwach Europy do lat 21 w 2019 roku. Piąte miejsce w Mistrzostwach Europy do lat 21. Portugalii 2021 i dziewiąte miejsce również w Mistrzostwach Europy w Portugalii 2021. Piąte miejsce drużynowych Mistrzostw Europy również w Portugalii 2021. To też tylko część osiągnięć Daniela, o których warto wspomnieć. No, przypadkowe wbicie. No cóż, skoro wspomniałem troszkę o Danielu, może to jest właśnie ten moment, aby z tego układu zrobić jakieś troszeczkę wyższe podejście. No mimo, że gramy modusem lepszy z 7, no to też trzeba pilnować tego rezultatu i nie dać się rywalowi rozegrać, za bardzo uciec z wynikiem.
chwilę wcześniej chciałem powiedzieć, że na razie bez większego kombinowania, tylko takie turlanki, no właśnie, kiedy przyszło już do wykreowania sobie troszeczkę pozycji do kolejnej czerwonej, pojawił się problem. No i szkoda, że tylko 14 punktów udało się zrobić z tego układu. Jeżeli porównamy chociażby nawet sposób poruszania się aktualnie przy stole Tomka, wcześniej Daniela, no widać, że dosyć pewnie i skoncentrowany jest Tomek. Rządu, ale tutaj również nie stanowiło to większego problemu. Trzecie miejsce w otwartych Mistrzostwach Polski z 2019 roku. Też jedno z osiągnięć. A, przepraszam, to akurat na Daniela spojrzałem. Faktycznie, tak mi coś nie pasowało. Karteczki mi się pomyliły. Ale to oczywiście też osiągnięcie, o którym warto wspomnieć, natomiast to akurat właśnie w kontekście Daniela Holejdy. A tutaj zawodnicy na moją prośbę troszkę się sprężyli, przyłożyli i powysyłali mi co nieco informacji na swój temat właśnie, aby było o czym powspominać. Gdzieś tam, żeby pamiętać o tych rezultatach. Również pozdrawiam wszystkich widzów, no dosyć licznie zgromadzona publiczność, bardzo mnie to cieszy. Jeszcze troszkę krótko. A właśnie tą siłą dysponuje Tomek tutaj spokojnie. Tacy zawodnicy jak Tomek Skalski, Paweł Rogoza, który gra aktualnie na stole numer 5, który również jest pod kamerą, chociażby jak Rafał Górecki. No to są ci zawodnicy, którzy tych mocniejszych zagrań się nie boją, nie unikają nawet. Wręcz można powiedzieć, że dobrze się czują, zwłaszcza kiedy jeszcze ta gra się układa, to tym bardziej sięgają po tego typu rozwiązania. No tutaj akurat zmuszony do zagrania był takiej bili. No, trzeba tutaj spojrzeć na ten układ dwóch czerwonych sklejonych z różową. Na razie zgodnie z przewidywaniami, czyli dosyć szybko odbywają nam się transmisje, dosyć szybko rozgrywa się ten mecz. A ja już tutaj myślę właśnie, bo kolejną transmisję mamy zaplanowaną na godzinę 14. Tak jakby ktoś pytał. Dziękuję za wszystkie wiadomości, które tutaj do mnie spływają. Nie jestem w stanie na bieżąco wszystkiego odczytywać, ale widzę, że w różnych okolicznościach oglądacie. Co do konkursów,
Przynajmniej na ten moment nic mi nie wiadomo, by jakiekolwiek były planowane, bo takie pytanie również już tutaj do mnie dociera. Trzeba będzie znowu troszkę mocniej pograć. W poprzednim frame'ie podobne zagranie nie zakończyło się sukcesem. No i niestety tym razem również. No, walcz, walcz, Daniel. Każdy mecz kończy nam się po walce, a nie jednostronnie. To są Mistrzostwa Polski. Tutaj od wszystkich zawodników oczekujemy jak najlepszej dyspozycji. Z naruszeniem ładu. Tak czy siak problem będzie stanowiła czerwona przy długiej bandzie. No, można próbować wychodzić na dubla. Prowadzeniem pod środkową kieszeń, ale troszkę zabrakło. Pytając Tomka Skalskiego, możemy spodziewać się ataku na tą czerwoną. Przymiarki też mówią nam wiele. Nie tu, no to tam. Można i tak. To na szczęście sprzyja lepszym. No, a przynajmniej jak dotąd. Na razie w tym meczu lepiej Tomek sobie radzi. Troszkę jak Tony Drago zaczynałem się zachowywać. On też nie dawał za dużo czasu sędziom na ustawienie kolorów na swoich nominalnych punktach. A proszę, czujne oko, Dalka Gorala, tutaj sędzia główny nasz. 107 na stole sąsiednim, no czyli też tam się dzieje. No i to jest to. To są Mistrzostwa Polski. Bardzo cieszą mnie te wyniki. No cóż, niech się dzieje dalej, a tymczasem na naszym stole 2-0 na prowadzeniu Tomek Skalski. Cóż, wreszcie mogę to powiedzieć. Zapraszam na krótką przerwę reklamową. Na snukerowe emocje zaprasza sponsor programu PKN Orlen. Na program zaprasza sponsor firma Maestato, polski producent profesjonalnych stołów do bilarda i snukera. www.maestato.com.
Frame numer 3 po krótkiej przerwie toaletowej dla zawodników otwiera Daniel Holoida. No tutaj trochę kontrowersji mamy wokół tych przerw, bo zawodnicy mocno są upominani o to, aby nie robić tych przerw raz, że za długich, a przede wszystkim nie wolno palić. Nie wolno palić, co po niektórych jest mocno kłopotliwe. Już tutaj bardzo restrykcyjnie będzie to tym razem pilnowane. Ładne, delikatne zagranie od razu z pozycją do bili czarnej. No to co, może jakiś mini atak na maksymalnego breaka, gdybyśmy przy stole mieli Roniego Sullivana z całą pewnością po wbitej tej czarnej. Taka belka by już nam się pojawiła. No nie, ale tutaj priorytetem z całą pewnością nie będzie śrubowanie nawet najwyższego breaka, jaki można ewentualnie wbić, tylko po prostu rozegrać się trochę w tym spotkaniu. No i przede wszystkim wygrać pierwszego frame'a. Przypomnijmy, Paweł Rogoza mocno się rozszalał. 59 i 107 na stole sąsiednim. Rozpoczął się mecz frame kolejny. Kto wie? Żeby tylko nie wylądował z białą na bandzie. Odważnie. Padnie również do żółtej kieszeni. Zostawia co najmniej jedną czerwoną, ale więcej Tomek Skalski nie potrzebuje.
świetnie, świetnie. Ja też tak miałem cichą nadzieję, że nie mówię, że Tomek będzie czarnym koniem turnieju, bo aż tak dobrego rezultatu bym się tutaj po nim nie spodziewał, chociaż kto wie. Ale właśnie liczyłem na to, że będziemy świadkami kilku ładnych podejść, wysokich breaków. Ale z drugiej strony też na pewno po Danielu spodziewamy się zdecydowanie więcej. Jest to zawodnik, który no, jak najbardziej potrafi powbijać. Ostatnio może w troszkę gorszej formie. Ale to wszystko zależy też od dnia, od turnieju, przecież Mistrzostwa Polski. No to gdzieś tam z jednej strony może pojawiać się jakaś dodatkowa presja, ale z drugiej strony, jeśli nie w Mistrzostwach Polski, no to gdzie grać na tym swoim najlepszym poziomie? Tym bardziej, że no co warte podkreślenia, no tutaj warunki do gry w klubie Masters w Lublinie, gdzie aktualnie się znajdujemy, są po prostu idealne. Stoły sukna w zasadzie podgrzewane. Pomieszczenie klimatyzowane. Sukna nowe. Dlaczego chcieć więcej? Tylko grać. Zostało w sąsiednich, możemy usłyszeć tam też breaki wbijane już powyżej 40. Od razu po niebieskiej. Ja myślałem, że może zdecyduje się jednak wpadać w ten trójkąt złożony z czerwonych, jest różowa tam doklejona. Ale decyzja jednak zapadła o to, aby ościągać najpierw czerwone. Kolejny notowany break, tak powyżej 40 notujemy. Tak jest, tutaj już mam potwierdzenia na stole sąsiednim, znowu się dzieje. No. Dwa naprawdę bardzo dobre pojedynki nam się trafiły. Ojej, ależ błąd w tej chwili. Szkoda, że w przypadku naszego stołu to jest w zasadzie gra mecz jednego aktora, jednego zawodnika.
proszę. Decyzja zapadła o odstawnej. No, bardzo słusznie. A przewaga nie jest jakoś nader okazała. Ale skoro jest, to lepiej ją szanować. No i właśnie, zmusić rywala do naruszenia układu, o którym wspomniałem wcześniej. Teraz bile stoją rewelacyjnie, tylko wbić pierwszą czerwoną. I dalej problemu być już nie powinno. A już niewiele zabrakło, ale to tylko pokazuje, jak bardzo trzeba uważać, żeby nie zostawić naprawdę chociaż cienia szansy na wbicie Tomkowi Skalskiemu. A swoją drogą też świetnie poprowadzona biała biła. No i... 6. Może tutaj pokusić się Tomek o atak do zielonej kieszeni. Rozwiązanie do środka. A zobaczymy, jak z przyrządu czuje się na zagraniach Daniel Holejda w dniu dzisiejszym. A bardziej to chyba powinienem czytać jako grę na odstawną. Jednak miejsce przy zielonej bili. Świetnie to wypatrzył Tomek i wykonał. Jeśli niebieska, to będzie potrzebna znowu mocniejszego zagrania. Zielona teraz przychodzi z pomocą. Także, no, troszkę za mocno. No to jeszcze pewnie nie do końca właśnie wyczute, świeże wymienione sukno. Ale co tam? Dla Tomka to nie problem.
tak o szczęściu może mówić Daniel, że w ogóle ma dostęp do czerwonej bili bezpośredni, bez konieczności zagrywania po bandach, ale i tak no nie najlepiej to się wszystko kończy. No nie układa się to nasz Danielowi. Jeszcze żadnego błędu z przyrządu nie popełnił. Tomek w tym spotkaniu przydałby się ktoś, kto przygotowywałby nam takie statystyki na bieżąco odnośnie długich zagrań, skuteczności na wbiciach, zagrań z przyrządu po raz kolejny, tym razem żółta. Z małymi oporami, ale znowu skutecznie. No i cóż, i zapisujemy trzeciego frame'a tego spotkania na konto Tomka Skalskiego. No na razie bardzo szybki pojedynek i niestety cały czas bez nawet większej zdobyczy punktowej Daniel Holoida. No ale ostatni frame, to już jest ten moment, gdzie Daniel nie będzie miał nic do stracenia i właśnie może być to moment, kiedy wszystko już postawi na jedną kartę. No to cóż, słyszymy się za chwil kilka. Na snukerowe emocje zaprasza sponsor programu PKN Orlen. Na program zaprasza sponsor firma Maestato, polski producent profesjonalnych stołów do bilarda i snookera. www.maestato.com. Być może, chociaż miejmy nadzieję, że nie. Ostatniego frame'a rozpoczyna w tym spotkaniu Tomek Skalski. Natomiast na stole sąsiednim, który również jest pod kamerą, tempo bardzo podobne, no i rezultat również niemal identyczny. W zasadzie identyczny, jeśli chodzi o duże punkty. Paweł Rogoza prowadzi już 3-0 z Kubą Zakrzewskim. No i tam jeszcze mocniej dokręca śrubę Paweł Rogoza. Jeszcze wyższym niż u nas punktowaniem. Co by nie mówić, poziom snookera nam się co nieco podniósł w ostatnich latach i bardzo dobrze. Można tylko żałować, że niektórzy zawodnicy postanowili pokończyć swoje kariery zdecydowanie zbyt wcześnie, bo to by wymusiło być może jeszcze wyższy poziom na pozostałych zawodnikach, ale trzeba się cieszyć tym, że chociażby właśnie planuje wrócić, tak jak wspominałem, Tomek Skalski nie tylko tutaj na Mistrzostwach Polski, ale również w przyszłym sezonie w rozgrywkach. Pojawi się także
Dzisiaj jeszcze Rafał Górecki, który pewnie powrotu do snookera jako takiego nie planuje, ale do Mistrzostw Polski się zapisał. A w zasadzie brał udział w eliminacjach. Właśnie w ten sposób wywalczył sobie start w tej fazie już finalnej, można powiedzieć. No cóż tu komentować? Kolejne bardzo dobre zagrania Tomka. Czy na dłuższym, czy na krótszym dystansie. No tak, akurat bila zagrywana przed chwilą do żółtej kieszeni, mówmy się, aż tak bardzo trudna nie była, głównie ze względu na niewielką odległość białą od czerwonej. Ale odnotować trzeba. Znowu Tomek przy stole. No i teraz trzeba sobie tylko zadawać pytanie, czy Daniel jeszcze swoją szansę w tym meczu otrzyma. Ucieka teraz biała na bandę. Czyli jest odpowiedź na moje pytanie. Daniel jeszcze do stołu podejdzie. A tymczasem na stole sąsiednim kolejnego notowanego breaka powyżej 40 punktów buduje Paweł Rogoza. No i wszystko wskazuje na to, że tam bardzo szybko za chwilę spotkanie się zakończy. No. Że to był właśnie moment, to zagranie po długości stołu do lewego rogu. Żeby chociaż jakąś pięćdziesiąteczkę udało się tutaj wbić. A na razie, jeżeli popatrzymy na cały zapis spotkania, no to dorobek punktowy Daniela niewielki. No to przepychają się panowie. Na pewno takiej sytuacji nie będzie w studiu TVP Sport, gdzie rozegrają pojedynki półfinałowe i finał. Tam miejsca aż nadto, wszystko w bardzo profesjonalnym antruażu. To już powoli staje się takim standardem, do którego zawodnicy już mogą być przyzwyczajeni. Ale warunkiem zagrania w tak perfekcyjnych niemal warunkach jest awans przynajmniej do fazy półfinałowej. Daniel, nawet jeśli ten mecz przegra, to cały czas swoje szanse zachowuje. Na pewno nie wyjdzie z pierwszego miejsca w grupie, ale... wyjście z drugiego też jak najbardziej nie przekreśla szans na to, aby awansować do dalszych faz tego turnieju, ależ. No tutaj przydałaby nam się powtórka, no niestety nie dysponujemy takim, ale można sobie cofnąć, bo mam wrażenie, że nie był to czysty błąd Daniela, bardziej pozwalałbym tutaj na stół. Właśnie, o tyle z dobrych informacji, to tyle, że nie zostawił tej czerwonej Tomkowi do
wbicia. Cały klub tutaj ładnie obrandowany banerami sponsora. Teraz wywiady. No dzieje się medialnie i niech się dzieje jak najwięcej, żeby no wychodzi z naszym polskim snookerem na jak najszersze wody. Pokazywać go gdzie się tylko da, bo jak widać poziomu nie brakuje. To na pewno gdzieś tam na razie mocny niedosyt, jeśli chodzi o grę Daniela, natomiast ogólnie, jeżeli spojrzymy na przekrój, to co dzieje się chociażby na stołach sąsiednich, no to cóż, krótko mówiąc, dzieje się. Będzie słychać, kiedy już Tomek będzie rozgrywał mecz na którymś z pozostałych stołów, który nie jest pod kamerą. Jak będziemy słyszeć takie dźwięki, to można z góry zakładać, że to Tomek atakuje pewnie jakąś długą pilę. Ale kolejna szansa dla Daniela. Czerwona wystawiona. A przepraszam, wydawało mi się, że przechodzi. Chodzić to będzie, ale Tomkowi. A to co na stole sąsiednim? Powoli kończymy spotkanie. Już zakończyliśmy. Zaczęliśmy chyba w miarę punktualnie o 12. Szybciutko, panie Darku. Oj. Prowadzona biała bila. Jeszcze do tego powinna być, jeśli nie sklejona, to bardzo blisko bandy. Tak, o publiczności już wspominałem, że jak najbardziej można przyjść do klubu i śledzić to, co dzieje się na żywo. Jest troszkę miejsca, spokojnie można tutaj do nas przybyć. Przypomnijmy, galeria Olimp Lublin. To jest to miejsce, gdzie się znajdujemy. Warto, bo ładnie tutaj to wszystko przygotowane. Serdecznie zapraszamy. A tymczasem Daniel walczy o pierwszego wygranego frame'a w tym spotkaniu. Z
trzeba będzie zagrywać z wyższego mostka, z delikatnego, chińskiego snookera, ale nie stanowi to większego problemu dla Daniela. Na pewno wygrana partia też doda pewności siebie Danielowi. Być może jeszcze w tym spotkaniu powalczy. Tego pozostaje życzyć zarówno Danielowi, jak i nam zgromadzonym przed ekranami. Bardzo istotna bila właśnie. Może okazać się kluczowa w perspektywie całego spotkania. Się przedłuża wykonanie kolejnego zagrania przez Tomka, ale to właśnie ze względu na tą bliskość stołów. Aż. On to w ogóle atakował. No cóż, ale być może w tym szaleństwie jest metoda. No i też trzeba przyznać, że sporo szczęścia. Przynajmniej w tym przypadku. To teraz zobaczmy, jak z wychodzeniem ze snookerów poradzi sobie Tomek. Bardziej zagranie na przeczekanie, ale za wiele zrobić tutaj nie mógł za chwilę. Być może znajdzie się w kolejnej pozycji snooker. Dosyć szczęśliwe zagranie Tomka. Niewiele bił pozostało na stole, ale jakże kluczowych właśnie być może w kontekście całego spotkania.
ściankę złożoną z zielonej, brązowej, niebieskiej. Można próbować skrupulatnie wykorzystywać. Tomek troszkę przejął inicjatywę w tej grze na odstawnej. Świetne zagranie. Rewelacyjne wręcz. Ciężko było wykonać lepiej. O, teraz już samo to, żeby zaliczyć czerwoną, to już jest problem, a dwa jeszcze, żeby nie wystawić gry. Z kolei przy mocniejszym zagraniu, żeby jeszcze się to wszystko freeballem nie skończyło. Za chwilę zobaczymy. No spokojnie może wbijać czerwoną. Chyba, że jednak tak decyduje o powrocie do sytuacji sprzed zagrania. A tutaj trzeba poprawić żółtą, czerwoną również. Ona też brała udział w zagraniu. Na upartego zawsze można wziąć telefon i włączyć sytuację sprzed zagrania. Chyba żółta troszkę inaczej odtworzona niż to było pierwotnie. Ale skoro już zawodnicy również zgodzili się na takie ustawienie, to gramy. Teraz z drugiej strony Tomek omija czerwone. No i cóż. Tym sposobem powoli będziemy zapisywać frame'a na konto Daniela Holoidy i ten mecz ciągle jeszcze będzie trwał. Na pewno ucieszę Daniela. Z jednej strony dobrze, bo trzyma dosyć duży dystans białej od czerwonej, ale z drugiej, jeśli sytuacja na wbicie dla Daniela, przepraszam, dla Tomka się pojawi, to na pewno nie będzie wybrzydzał. Działa? Nie. Zostanie w stole. Chyba, że też nie. Wszystko ok. Pozycja białej do najłatwiejszych nie należy. Takie niewdzięczne miejsce do ułożenia mostka jeszcze tam na skórze od
kieszeni. No i właśnie stąd też pojawił się błąd. Cóż, być może definitywnie mielibyśmy już playma numer 4 zakończonego, a tak gramy dalej. A gdyby się Tomkowi udało bliżej ustawić białą czarnej, no, można by się zdecydowanie bardziej spodziewać błędu. A tak to nie miał problemu z wyjściem z tego snookera Daniel Holejda. Będzie miał na wbicie tą czerwoną danie. A nawet nie próbował. Myślałem, że cieniutko być może będzie starał się zagrać, ale spokojnie. Szkoda, że za czarną nie udało się pograć, a czerwoną odesłać jeszcze wyżej na stole. No, podwójne zbicie. Nie najgorzej, ostatecznie to się kończy. Często konsekwencje takiego zagrania bywają dużo, dużo gorsze. Uwaga, biała do kieszeni. ...35 punktów na stole pozostaje. Przewaga 42 i czerwona już definitywnie przedłuża nam to spotkanie. Całe szczęście. Gdzieś tam nie najlepiej, jeśli chociażby jednego frame'a miał wygrać w tym spotkaniu Daniel Holejda, to dobrze, że udało się go bić, chociaż i tak jest jeszcze daleki od swojej optymalnej dyspozycji. Ale ten pierwszy kroczek, być może jeden z ważniejszych, został poczyniony. Teraz pytanie, czy...
Tomek Skalski w kolejnym frame utrzyma swoją wcześniejszą dyspozycję, czy może właśnie tym frame'em wybił się co nieco z rytmu. Trzy do jednego. Cały czas na prowadzeniu Tomek Skalski. Na program zaprasza sponsor firma Maestato, polski producent profesjonalnych stołów do bilarda i snookera. www.maestato.com. Na snookerowe emocje zaprasza sponsor programu PKN Orlen. Mamy to gadu-gadu poza anteną, a tu już zawodnicy rozpoczęli po krótkiej toaletowej przerwie kolejnego frame'a. Już numer 5 z możliwych 7. No to atakujemy. No nie wszystko będzie wpadało. Całe szczęście zresztą dla Daniela. Chociaż i tak mocno szczęśliwe to zagranie. A teraz pytanie, gdzie zatrzyma się czerwona? Będzie ok. Chociaż Tomek przy stole, to ciężko czasami stwierdzić, które zagranie jest ok, on z pozoru
bezpiecznej sytuacji dla rywala potrafi jednak wykreować jakieś szalone wbicie. Czerwona wzdłuż bandy na przykład, co już widzieliśmy w tym spotkaniu wcześniej. Oj, biała. Oj, chyba lepiej, gdyby wpadła do kieszeni, jeśli już. Chociaż na szczęście i tak nie zostawia niczego na wbicie. No, mocno nam tam Jerk wchodzi w kadr. Gdzieś tam chyba jest miejsce na bandzie, troszeczkę taki dziwny dźwięk tam dobiegł moich uszu wcześniej. No i dużo brakowało. To będzie wystawiona jak na dłoni czerwona do zaatakowania. Staliśmy pozdrowienia od pana Zdzisława Polskiego, Denisa Taylora. Tak, tak, no, pojawiał nam się tutaj w Lublinie bardzo sympatyczny starszy człowiek. Kurier snookerowy poświęcił nawet mu cały odcinek. Warto wrócić do tego materiału. Pozdrawiamy również, oczywiście. Właśnie, oczyścić sobie okolice biliczarnej, aby ułatwić sobie je rozgrywanie w obu kierunkach. To był ten priorytet dla Tomka na początek. Też odpowiadając na pytanie, które tutaj wcześniej się już pojawiło, następnym meczem, jaki zobaczymy na tym stole, Marcin Karłyk kontra obrońca tytułu Konrad Juszczyszyn. Jeszcze aktualny i być może przyszły mistrz Polski. Na razie na liczniku Tomka Skalskiego, przypominamy, od 40 wzwyż notujemy breaki. Dostępne one do wglądu ze wszystkich stołów, jak i live scoring na esnooker.pl.
Dobra, zagadnienia techniczne, no to jest to właśnie, tutaj siedzimy między wszystkimi niemalże, no i czasami trzeba oderwać troszkę uwagę od tego, co najważniejsze. A tymczasem Tomek być może buduje ostatnie już wygrywające podejście w całym spotkaniu. Na pewno tak by sobie życzył, a gdzieś tam jeszcze nadzieję ma Daniel, że do stołu powróci. Ta przewaga jeszcze nie tak okazała. Dopiero 44 z przodu. To, czego zaczęło brakować w końcówce poprzedniej partii, czyli to bardzo płynne poruszanie się Tomka Skalskiego wokół stołu, to zaczyna powracać, może nam zwiastować początek końca. Ale jeszcze poczekajmy. Już gdzieś tam pomału przewidywaliśmy, że poprzedni frame może być tym ostatnim, a jednak gdzieś tam Danielowi udało się go wyciągnąć. No biorąc pod uwagę układ, jaki tutaj dostał Tomek, no to naprawdę ciężko przewidywać, że spudłuje, chyba że jakiś nieczysty kontakt, jakiś kick odbierze mu szansę na zamknięcie meczu. ...68 przewagi, 75 na stole. No wolałby na pewno, żeby chociaż delikatnie wyżej biała znalazła się na stole. Zmuszony teraz do zagrania na większym dystansie, ale komu jak komu. Jemu to akurat przeszkadzać nie powinno, no i właśnie. To już definitywnie była biała na mecz, w zasadzie już niebieska taką była, natomiast czerwona już ostatecznie powinna odebrać ochotę do gry Danielowi. Aż po czarnej to już nawet nie ma o czym mówić. Ale szansa na wyśrubowanie, chociaż podejście 50 to też jednak osiągnięcie, a można zgarnąć nieco więcej. Nie będzie więcej. 55 tylko w breaku. I tym oto sposobem 4-1. Tomek Skalski pokonuje Daniela Holoyda. No cóż, dziękuję w takim razie za pierwszą transmisję, jaką miałem przyjemność przeprowadzić i dla Państwa skomentować. Słyszymy się w okolicach godziny 14. Konrad Juszczyszyn, Marcin Karłyk. To będzie mecz, którym się zajmiemy na tym stole. No to cóż, Piotr Garboliński, do usłyszenia. Na snukerowe emocje zaprosił sponsor programu PKN Orlen. Na program zaprosił sponsor firma Maestato, polski producent profesjonalnych stołów do bilarda i snukera. www.maestato.com